Dzień dobry Państwu, serdecznie witam w Centrum Edukacyjnym Polska. Dzisiaj po raz kolejny w naszym studio gościmy Panią Karolinę Pikułę. Witam Pani Karolino, szczęść Boże. Witam serdecznie, daj Boże, witam Pana i witam przede wszystkim Państwa. Pani Karolino, no wiele się dzieje od tygodnia, od słynnej interwencji poselskiej Grzegorza Brauna przeciwko, no, dziwnym, niektórzy mówią satanistycznym, ale na pewno obcym polskiej tradycji i narodowej, i religijnej obchodom w Sejmie. Proszę powiedzieć, bo konsekwencje tego były na przykład wczoraj. Wczoraj właśnie były różne sytuacje w samym Rzeszowie, czyli w miejscu, skąd Grzegorz Braun z tego okręgu trafił do Sejmu. Jest reprezentantem całego narodu, bo tak każdy poseł jest, ale wybranym konkretnie w okręgu rzeszowskim. Co się wczoraj działo w Rzeszowie, o czym warto poinformować naszych widzów? Tak, szanowni państwo, na wstępie na pewno musimy podziękować za tak liczne przybycie na spotkanie otwarte, które wczoraj miało być nieotwarte na przestrzał. Poseł to zapowiadał podczas prowokacji, które działy się podczas konferencji prasowej pod zarówno ratuszem, który wyparł się posła i tutaj wykrzykiwał swoje prożydowskie nastroje. A kto to wykrzykiwał? Czy ustalono, kto był autorem tych słów? Tak. Prożydowskie, ale i proukraińskie były hasła. Tak, to jest aktywista rzeszowski. Zaraz w trakcie programu tutaj postaram się przypomnieć sobie, jak się nazywa. Pan Adam Dębek bodajże, ale jeszcze zaraz tutaj zweryfikuję, jak pan będzie zadawać kolejne pytanie. Który już po raz kolejny przyszedł na nasze wydarzenie. Wcześniej robiliśmy konferencję Murem za Grzegorzem Braunem, taką oddolną, którą oczywiście włączyła się korona. I wczoraj przede wszystkim, drodzy państwo, wielki wyraz uznania i nadziei na to, że świat się budzi. Polacy zdeterminowani do bronienia posła Grzegorza Brauna, zresztą tak samo protest pod Sejmem w dniu, równy tydzień po tym wydarzeniu, wydarzenia z 12.12. zapamiętane zostaną pewnie łatwo na zawsze. Tak, bardzo łatwo. Drodzy państwo, wczoraj najśmielsze oczekiwania przerosła frekwencja, gdzie organizowaliśmy już jedno z ostatnich spotkań w biurze poselskim posła Brauna, bo biuro nam wypowiedziano. Biuro w świetnej lokalizacji, biuro, które już to na tę drugą kadencję nastawialiśmy się, że poseł Grzegorz Braun będzie przyjmować tam. Kilkadziesiąt metrów od rynku. Tak, tak. Kilkadziesiąt metrów od rynku, właściwie na plecach ratusza, ale być może tam prezydenta Fijołka i całą jego lewacką gwardię tak mocno to gryzie, że być może nie wiadomo, co tam teraz powstanie, nie wiemy. Dziękujemy wszystkim, którzy do tego naszego biura przychodzili, przychodzą i na pewno będą przychodzić dalej, ale gdzieś indziej, bo wynajmując coś od miasta, wiadomo, drugi raz w takiej lokalizacji czegoś nie znajdziemy albo i tak nikt nie będzie chciał nam wynająć. Organizowaliśmy wczoraj spotkanie otwarte, a wcześniej konferencję prasową Tu jest Polska, a nie Polin, na którą tak samo przyszło bardzo wielu zwolenników posła Grzegorza Brauna, także właśnie tutaj ci prowokatorzy, którzy dokładnie ten sam człowiek był też na poprzedniej konferencji, a wczoraj to spotkanie przede wszystkim przybrało całkiem innej formy. Wielu mówi, że było to historyczne wystąpienie Grzegorza Brauna, który też chciał właśnie dać ludziom nadzieję, bo to też nie chodzi we wszystkim o to, żeby się podobijać, jak jest źle i będzie tylko gorzej i nic już nas nie czeka w przyszłości, a nasze dzieci to strach zostawiać na tym świecie. Nie zmieściliśmy się w biurze, które spokojnie może pomieścić tak nawet 70-80 osób. Czyli było kilkaset więcej. Kilkaset osób było. Ciężko powiedzieć ile. Pewnie jakby jakieś media nieprzychylne były, to by mocno zaniżyły, ile nas było. Ale kilkaset osób, policja nam tutaj też pomagała, żeby ci ludzie na drodze nie stali tylko na takim wydłużonym chodniku przed biurem, plus jeszcze na placu parkingowym po drugiej stronie. Kilkadziesiąt gaśnic podpisanych przez posła Grzegorza Brauna, przyniesionych przez... Czyli popyt na gaśnice rośnie. Popyt rośnie, dokładnie. Poseł Grzegorz Braun podpisywał je już chyba w słynnym wesołych świąt niechanukowych Grzegorz Braun, więc też to wszystko państwo możecie zobaczyć w social mediach, plus
Nie wiem też, kiedy będzie emisja tego programu, ale na pewno przy każdej możliwej okazji warto taki historyczny, pamiątkowy podpis zdobyć. Na pewno ogromne zainteresowanie mediów, a przede wszystkim nowi członkowie Konfederacji Korony Polskiej, co nas cieszy najbardziej. I ja tutaj jako przewodnicząca Korony na Okręg 23 zapraszam, drodzy Państwo, bo wspieracie, uwielbiacie, popieracie. Niektórzy to już mają jakąś obsesję na punkcie Grzegorza Brauna, porywa TikToki, przebija wszystkich, muzyka i tak dalej, ale zapraszam raz jeszcze, tak jak to mówi Grzegorz Braun, do partii, bo jeżeli chcemy naprawdę budować to środowisko prawdziwej prawicy przy Grzegorzu Braunie, no to musimy poszerzać szeregi swojej partii. I myślę, że to był dzień, który sprawił, że Grzegorz Braun może być dumny, bo jest nie tylko poparcie z Polski w komentarzach, czy w tych wszystkich mailach, czy w telefonach, które się nam urywały do biura poselskiego, czy do pani rzecznik Marty Czech, czy do samej centrali naszej partii z podziękowaniami i gratulacjami, ale przede wszystkim ludziom chciało się przyjść. Transmisja na żywo jakaś też tam była, więc mogli oglądać na profilach, a ludzie przyszli. Na szczęście pogoda w miarę dobra. O, dzięki Bogu pogoda była. Cieplej niż pod Ministerstwem Zdrowia. Tak, zdecydowanie, więc raz jeszcze bardzo dziękujemy. Myślę, że poseł jest bardzo zbudowany. Dzień był bardzo intensywny, dzień był bardzo pracowity, bo wiem, że w tydzień po interwencji poselskiej w gmachu Sejmu również podejmował poseł Grzegorz Braun wczoraj interwencję, zdaje się, na granicy polsko-ukraińskiej. Tak, my cały czas, drodzy Państwo, pamiętamy i nie odpuszczamy tematu protestujących przewoźników na granicy. Dzisiaj już od 6 listopada protestują przy 4 przejściach granicznych. No to myślę, że tutaj Państwo o tym słyszeli, a ci, co nie słyszeli, to przewoźnicy są wrócili wczoraj w poniedziałek do Rochuska, bo tam przecież karygodnie zachował się pan wójt i odwołał to pozwolenie na to zgromadzenie, ale sąd tutaj jednak, sądy nasze jednak czasem też stają po stronie ludzi i przywołały do porządku możliwość prowadzenia tego zgromadzenia. Czyli w Dorochusku był protest, został odwołany, został przywrócony. Tak, został przywrócony właśnie. Do tego mamy Hrebenna, województwo lubelskie, do tego naszą Korczową, w której wczoraj byliśmy. No i jest jeszcze Medyka, w której protestują solidarnościowo rolnicy, którzy pierwsi, drodzy Państwo, jak pewnie pamiętacie tę słynną i haniebną aferę zbożową, upominali się o polskie bezpieczeństwo żywnościowe. A w temacie przewoźników poseł Grzegorz Braun był wczoraj z taką niemedialną interwencją u pana komendanta Straży Granicznej przy samym przejściu, żeby popytać, jak tam idzie, jakie są przygotowania, jakie są problemy. No i tutaj pan komendant stwierdził, że są przygotowani, aby w 3 dni to, co jest zakorkowane, a tam kilkaset samochodów stoi. Były momenty, że nawet już tutaj przy coraz bliżej Rzeszowa, bo to jest, nie wiem, czy Państwo macie wyobrażenie, jak tutaj pozwolę sobie wziąć książkę, no to na jednym pasie drogi jest pobocze całe zablokowane samochodami, a tutaj samochody osobowe, czy pomoc militarna, czy humanitarna może jechać dalej, ale przewoźnicy nie odpuszczają. Protest zgłoszony jest do 5 stycznia i będzie trwał nadal, jeżeli nie będą zrealizowane ich postulaty, a dla przypomnienia chodzi przede wszystkim o regulowanie kwestii niesprawiedliwej konkurencji, tym razem nie żywności, ale przewoźników ukraińskich. Tak, przywrócenie z powrotem zezwoleń komercyjnych na wszystkie przejazdy poza tą tutaj postulowaną przez przewoźników pomocą humanitarną i militarną. Według mojej osobistej oceny coś więcej powinniśmy wstrzymać dla tej Ukrainy, żeby w końcu choć udawali, że jakkolwiek nas szanują. Tak samo kontrola i zakaz tworzenia nowych firm z kapitałem właśnie wschodnim na terenie Polski, bo obchodzą w taki sposób te wszystkie ograniczenia, rekompensaty dla transportowców, no i drodzy Państwo, odblokowanie tej niesprawiedliwej ekolejki po drugiej stronie, gdzie od kilkunastu do kilkudziesięciu godzin nawet naszym zdarzało się czekać, wracając na pusto, drodzy Państwo, więc byliśmy wczoraj, wsparliśmy panów, tutaj też trzeba im raz jeszcze pogratulować i podziękować za to, że się im chce i że reprezentują ten głos społeczeństwa, które już nie ma wyboru i muszą po prostu stać na tej granicy całe dnie i to będzie trwało nadal, nie wiem, jak to będzie wyglądało w święta, myślę, że tutaj i wspomnieć w modlitwie i solidarnościowo na Facebooku coś udostępnić, jakieś wyrazy otuchy murem za polskimi przewoźnikami, trzeba takie hasło promować. Ale tutaj poseł złożył życzenia i mieliśmy bardzo intensywny dzień, rozpoczęty już od 7 rano na granicy.
I skończony późnym wieczorem. Oj, bardzo przy późnym. Podpisywaniu gaśnic. Tak, podpisywaniu gaśnic, dokładnie. Kolejna sprawa, bo dziesiąta kadencja bardzo się burzliwie i intensywnie rozpoczęła. Pierwsza uchwała Sejmu dotyczyła finansowania in vitro. Ten temat będzie kontynuowany, bo to mimo, że prezydent podpisał, to walka w zasadzie nie skończyła się, tylko w zasadzie rozpoczyna się w tej sprawie. Żeby nie zmuszać również osób, które się nie zgadzają z tą procedurą, osób, którzy są ludźmi wierzącymi i uważają, że in vitro jest jedną z procedur takich aborcyjnych, powiedzmy, żeby to dalej do tego nie doszło. Jakie są plany, co się będzie działo w sprawie in vitro dalej? Ja przyznam jeszcze tutaj w temacie interwencji jeszcze posła Grzegorza Brauna i ochrony naszych praw jako pacjenci, że jeszcze, drodzy Państwo, już to się dzieje w różnych częściach kraju, ale dawajcie znać do biura. Wczoraj też jeszcze szybka interwencja w szpitalu MSWiA w Rzeszowie, gdzie już wprowadzono zakaz odwiedzin na jednym z oddziałów, tłumacząc się oczywiście właśnie sprawami covidowymi i testowaniem, o które wypytał wczoraj personel poseł właśnie. W temacie in vitro, drodzy Państwo, no, nasze stanowisko jako korony jest jasne. Trzeba też pamiętać o tym, że poseł Grzegorz Braun został wykluczony z tego posiedzenia, które trwa już bodajże szósty raz, zjeżdżają się nasi niby posłowie obradując. Precedens, do którego dopuścił się tak samo pan marszałek z TVN-u, mianowicie zakaz jakiś wejścia dla Grzegorza Brauna w dniu ponownego rozpalenia Hanuki. Jestem ciekawa swoją drogą, czy ta Hanuka jeszcze w Sejmie gdzieś tam jest odgrodzona i jakąś ochroną otoczona. Tak samo kolejny protest pod Pałacem Prezydenckim w związku właśnie z in vitro podpisanym przez pana Dudę. I tutaj też warto odesłać tych, którzy może zapomnieli, że była kiedyś taka debata z prezydentem Komorowskim, gdzie prezydent właśnie Duda stawał w kontrze do kwestii tak wrażliwej i ważnej z perspektywy rozumiejących katolików, bo tutaj wiele osób wciąż tego nie może do końca zrozumieć. I myślę, że tak jasne wyperswadowanie tego z mównicy sejmowej przez Grzegorza Brauna plus obejrzenie na przykład filmu Grzegorza Brauna już wieloletniego pod tytułem Eugenika, może wielu z Państwa znajomych jakoś spróbować to rozjaśnić, bo temat jest zagrażający w naszej przyszłości pod wieloma względami. A co będzie dalej? No wiem, że idziemy na protest i zobaczymy. A czy co nasze biuro w tej sprawie przygotowało, to nie mam wiedzy. Kolejna sprawa, powiedzmy, międzynarodowa. Solidaryzujemy się z polskimi przewoźnikami strajkującymi na granicy, ale myślę, że akurat protest i interwencja poselska Grzegorza Brauna zbiegły się z sytuacją w Ziemi Świętej, w Palestynie. Pamiętajmy, że za niecały tydzień będziemy mieli święta Bożego Narodzenia i nasze myśli będą się kierowały ku Betlejem, a Betlejem położone na zachodnim brzegu Jordanu no jest pod okupacją tworu syjonistycznego, czyli państwa położonego w Palestynie, ale bynajmniej nie jest to państwo palestyńskie, to jest państwo okupacyjne. Czy w tej sprawie, no w pewnym sensie już międzynarodowej, też sama korona, a może osobiście poseł Grzegorz Braun zamierza podejmować jakieś kroki? Szanowni Państwo, my myślę, że jasno wyraziliśmy swoją solidarność z Palestyną, choć być może niewystarczająco, bo jednak widzimy te różne manifestacje poparcia, chociażby ostatnio w Hiszpanii, gdzie potrafiono... Tłumy wychodzą na ulicę. Potrafili zaaranżować tę flagę w barwach palestyńskich. Ale myślę, że gest Grzegorza Brauna jest tak mocno poszedł w świat, jako właśnie ta solidarność z Palestyną, no bo może z naszej perspektywy Polaków przede wszystkim chodziło tutaj o to, że jesteśmy u siebie i na tego rodzaju jako katolicy obrządki. W polskim Sejmie no nie powinno być żadnego miejsca, bo drodzy Państwo, czy ktoś widział
świece adwentowe w Knesecie. Z mojej perspektywy, kiedy ja pracowałam w krajach arabskich, mam tam w tamtych stronach no, wciąż jakichś znajomych, czy nawet znajomą z Egiptu, której rodzina żyje na przykład w Palestynie, no uważam, że świat w ogóle pokazuje za mało solidarności, nie ma głosu sprzeciwu. Na naszych oczach dzieje się ludobójstwo, które a my Polacy najlepiej wiemy, czym jest ludobójstwo, co prawda popełniane w inny sposób około tamte 80 lat temu, więc no jestem zawiedziona ogólnie postawą społeczeństwa, polityków i nas, że były jakieś tam te manifestacje, ale no, niezbyt mocno idące w eter. Dzięki Bogu, że było to ten happening przez niektórych nazywany przez Grzegorza Brauna. Ja tego tak nie nazywam, ja to nazywam no, po prostu widzi, reaguje, interwencja poselska. Grzegorz Braun, no bo happeningiem dla mnie jest jakieś inscenizowane wydarzenie. Za mało tej solidarności z Palestyną, my będziemy składać sobie życzenia, dzielić się opłatkiem, bo po drodze jeszcze świętowaliśmy Hanukę w ramach, drodzy Państwo. No kto świętował, to świętował. Tak, ale jednak dzieje się to na terenie naszego Sejmu i tak samo na terenie polskich szkół, uniwersytetów. KUL pozwolił sobie na tego rodzaju wydarzenie i tutaj też zachęcam Państwa do zastanowienia się, wspierając niedługo składką podczas mszy świętej właśnie te uczelnie, czy to jest na pewno katolicka uczelnia i czy tak powinna się zachowywać. A ja staję tak samo jak murem za przewoźnikami, murem za Grzegorzem Braunem i murem za wolną Palestyną, wolną od izraelskich ludobójców. I ta zmowa milczenia jest przerażająca, bo my wszyscy obserwujemy w swoich telefonach, co tam się dzieje, a wszyscy narzucili na to jakąś płachtę milczenia. Cieszę się, że w muzułmańskim świecie poszło takie ziarenko nadziei. Wiem, że tam modlą się o to, by Grzegorz Braun przeszedł na religię islamu. No nie wróżę im skuteczności tych modlitw, ale to, że się w ogóle modlą, rozmawiają z Panem Bogiem, to dobrze. Grzegorz Braun robi show na muzułmańskich stronach, TikTokach. No myślę, że to bardzo jest ciekawe zdarzenie i nie wykluczam, że kiedyś w jakimś podręczniku historii będziemy o tym, będą się uczyć o tym nasze wnuki czy prawnuki. Cieszę się, że coś takiego miało miejsce, że to poszło w świat i cały czas podtrzymuję publicznie swoje stanowisko, że popieram i lojalnie jestem przy Grzegorzu Braunie, wbrew różnym niestety aktom wyparcia się Grzegorza Brauna. No właśnie, w takich momentach ludzie się weryfikują. To jest też okres weryfikacji dla nie tylko całej Konfederacji, gdzie różnie to wychodzi, bo przecież jest Grzegorz Braun zawieszony, tak, w prawach członka klubu i pozbawiony możliwości wystąpień z mównicy sejmowej. To jest bardzo przykre. No, nie ma prawa zabronić mu wystąpień z mównicy. Symboliczny gest. No Grzegorz Braun komentuje to w sposób bodajże, nie chcę tu cytować swojego prezesa, zasłony miłosierdzia wobec tutaj kolegów z Konfederacji. Więc niech tak pozostanie, niech pan Grzegorz Braun tutaj na szczycie partii rozmawia, ale myślę, że tyle ludzi i z PiS-u, i z Platformy dzwoni, mówi i nawraca się nawet na Konfederację osobie Grzegorza Brauna, że jest to budujące i myślę, że tutaj nie ma żadnego antysemityzmu, tylko no bez przesady, nie wychodzimy sobie na głowę plus. Uważam, że w dobie trwającego ludobójstwa nie powinno być nigdzie żadnych aktów solidarności z czymkolwiek, co kojarzy się prożydowsko, bo po prostu to jest nieracjonalne i ja nie chciałabym czuć się współwinna. Zresztą możemy wszyscy czuć się współwinni, bo nie mamy też trochę co zrobić w kontekście tego trwającego ludobójstwa, gdzie my będziemy obchodzić święta, a tam dzieją się takie rzeczy, a w międzyczasie możemy zerknąć w telefonie, pooglądać te... Giną nawet katolicy wychodzący z kościoła. 2 dni temu chyba 2 kobiety zostały zastrzelone. No właśnie, czy ktoś wychodzące robi szum z kościoła w Strefie Gazy. Czy ktoś robi szum, czy ktoś robi raban. Tutaj widzimy podwójne standardy. Okazało się, kto ma pejsy w polskim Sejmie, kto za kim staje. Ci, którzy najwięcej krzyczą o aborcji, teraz chcą ludziom ratować życie i dawać życie w formie dziecka, które jest towarem z in vitro. Ci, którzy
ci, którzy tyle mówili o rozdzieleniu kościoła od państwa, teraz będą bronić Chanuki, a wyrzucać krzyż, a wcześniej palili Biblię, czy naklejali naklejki tęczowej Maryi, więc jakiś to jest totalny obłęd i myślę, że Grzegorz Braun tutaj szybko przeplewił, kto jest kto, kto jest gdzie, i ludziom naprawdę, niektórym otworzyły się oczy i mam nadzieję, że to się przełoży przede wszystkim na aktywność ludzi, którzy zrozumieją, że przy takiej osobie i w takiej partii jak Konfederacja Korony Polskiej naprawdę warto być, a idą wybory samorządowe, więc zapraszam Państwa do tej wspólnej walki o Polskę lokalnie, samorządowo, później eurokołchozowo, jak mawia Grzegorz Braun, no bo póki coś robimy, to mamy na coś wpływ, a jak będziemy tylko komentować w internecie, to nic za wiele z tego. Perspektywa bardzo krótka, zdaje bardzo. Się w kwietniu wybory samorządowe, a w czerwcu wybory do Europarlamentu, zwanego też eurokołchozem. Dokładnie. Musimy powoli kończyć, bo za chwilę idziemy na demonstrację w obronie Grzegorza Brauna pod Sejmem przy ulicy Wiejskiej w Warszawie. Dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Moim i Państwa gościem była Karolina Pikuła. Dziękuję bardzo Pani Karolino. Dziękuję bardzo, dziękujemy. A wyborców z Rzeszowa i z Podkarpacia zapytam na koniec, czy Państwo chcecie Mojżeszów czy Rzeszów, i zachęcam do odwiedzania naszego biura posła Grzegorza Brauna i działania razem. Dziękuję i wesołych świąt, bo już na pewno do świąt mnie wesołych świąt, Bożego błogosławieństwa dla Pani najbliższych, a także dla wszystkich naszych widzów. Tego życzymy od Centrum Edukacyjnego Polska. Zachęcam też Państwa do wspierania naszej działalności, Państwa darowizny, które można kierować na numer konta widoczny na pasku na dole ekranu, w zasadzie powodują, że możemy działać i od kilkunastu lat prowadzić naszą działalność. To są darowizny na edukację, na media, na wydawnictwa. Bardzo też zachęcam do zajrzenia na stronę naszej księgarni, która ma nazwę CEP, tak jak w skrócie Centrum Edukacyjne Polska, cep-sklep.pl, a tam książki zarówno wydawane przez nasze wydawnictwo, jak i wydawnictwa z nami zaprzyjaźnione. Z wydawnictw dotyczących sytuacji na Ukrainie bardzo polecam książkę, w zasadzie dwie książki, to są dwa tomy pana Henryka Pająka, Na wschodzie bez zmian, a także książkę Ukraina między wojną a pokojem. To są książki w tej tematyce. Polecam książki dotyczące stosunków polsko-żydowskich. Krzysztof Baliński, Polska czy Polin, tudzież Niebezpieczny związek, tajna współpraca USA-Izrael. Jeżeli chodzi o sprawy Izraela, no to oczywiście książka też polecana przez Grzegorza Brauna, Hitler założycielem Izraela, niemieckiego autora Henneke Kardela, książka francuskiego autora Pierre de Villemarais, Źródła finansowe komunizmu i nazizmu, a także książki francuskiego autora w obronie naszej cywilizacji europejskiej, w obronie wiary chrześcijańskiej, Arnaud de Lassy, Masoneria, czyżby papierowy tygrys, a także tego samego autora, New Age, nowa religia. No i książki dotyczące naszej historii. Pierwsza seria zapoczątkowana spotkaniami z Grzegorzem Braunem, tu jest zresztą jego tekst dotyczący Piłsudskiego i sanacji. Piłsudski, sanacja, część pierwsza i część druga, dwa tomy. Później książki dotyczące kulis II wojny światowej i na zakończenie książki dotyczące wielkich postaci ruchu narodowego. Tutaj zwłaszcza polecam książkę Jędrzej Giertych, kontynuator myśli Dmowskiego i ideolog katolickiego nacjonalizmu. Bardzo polecam te książki. Dziękuję bardzo za uwagę. Wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem.